Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Bloodborne. Ja jestem Sarge, no i cóż, powiem Wam od razu, że nagrywam ten odcinek od razu po zakończeniu nagrywania poprzedniego, dlatego że pamiętacie zapewne, iż zakończyliśmy przed tym stworem, który prawdopodobnie jest bossem, tym bardziej, że tutaj też mamy podpowiedź, żeby wykonać atak pchnięcia. No i pewnie walka się wtedy rozpocznie, a celowo też nagrywam to od razu, kolejny odcinek z rzędu, bo nie chcę po prostu natknąć się na ewentualne spoilery w waszych komentarzach. Chcę mieć sam tutaj ewentualną niespodziankę, chociaż spodziewam się walki, ale nie wiem czego się spodziewać po tym bosie. Dlatego co, zmieniamy broń, zerknę tylko czy mam dobre przedmioty. No chyba tak, niczego tutaj nie zmieniałem od ostatniego odcinka. Jest woda dookoła, więc wykorzystamy sobie atak pioruna na pewno. I dobra, atakujemy. O kurde, podnosi się. Dobra, już się odsuwam. Pewnie to i tak, dokładnie, to i tak mu nie zrobiło żadnej krzywdy. No i lecimy. Zobaczmy w ogóle jakie on ma ataki, bo to mnie w tym momencie najbardziej ciekawi. Jest dość wolny, przynajmniej na razie, ale to może być... Wow, to może być tylko złudzenie. Kurde, teraz był dobry moment, żeby go zaatakować chyba. Ale wiecie, na razie nie znam jeszcze jego ataków, więc wolę nie ryzykować, kurde. Czekajcie, wycofam się trochę, bo... To niebezpiecznie. Patrzcie, teraz chyba mogę atakować? Dobra, 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 wycofaj się, wycofaj się. Jezu. Spokojnie. Właśnie w tą głowę, żeby tak trafiać. Jezu, co on robi? Znowu jakiś atak? Nie, nie trafiłem! Dobra. Nie chcę, kurde, za wcześnie go zacząć atakować, serio, bo nie znam jeszcze jego ruchów. Widzę, że ta szarża jest dość wkurzająca. No! Wycofaj się, kurde. Czekajcie, bo ja jestem zapędzony w kozi róg i nie wiem, czy to jest dobry plan. Dobra, teraz też możemy chyba uderzyć. Nie trafiłem, no poważnie. Jezu! No właśnie, widzicie jaka szarża? Wylecz się od razu. I lecimy dalej. Ta szarża jak dotąd jest najgorsza. No niestety, ale... Ten papier pioruna nie przydał mi się za bardzo. Ale będę go wykorzystywał mimo wszystko nadal, bo... Zawsze to będą pewnie jakieś większe obrażenia, prawda? Skubany, no. Powoli jego ataki się powtarzają, więc mam nadzieję... O, żeż kurde, ale się teraz złapałem. No właśnie, widzicie? Jezu, wycofaj się. Kurde, znowu był dobry moment na atak. Na razie to ja za dużo w ogóle straciłem czasu na to, żeby poznać tego bossa i jego ataki. Dobra, teraz. Dokładnie. Jeszcze raz. No, dobra, jednak drugi cios to nie jest dobry plan w tym momencie. Wow, wow. Spokojnie, spokojnie. Okej, zaczyna jednak coś nowego robić. Ale dobra, ewidentnie ten atak, kiedy się kładzie, jest najlepszym momentem, żeby jego zaatakować. Ewentualnie to, ale tutaj już mamy trochę mniej czasu. Dobra. Kurde, znowu możemy go trafić? Ach, nie zdążyłem. Szkoda. Ale próbujemy, próbujemy. No! Tej krwią, kurde, w nas zrzuca, czy co to jest? Aj, teraz zaryzykowałem i może niepotrzebnie, bo połowa energii odjęta. No ale dobra, nie jest najgorzej. Na pewno ma mocne ataki, to mu trzeba, kurde, przyznać. I trzeba bardzo tutaj uważać. Dobra, to jest znowu moment. Okej. Kurde, szczerze mówiąc, nie za wiele mu to zdrowia odbiera. Przynajmniej tak mi się wydaje. Teraz uderzmy. Bardzo ładnie. To go chyba, kurde... Wow! Widzieliście to? To go jakby... wytrąciło z równowagi. Dobra, dobra, bo on coś robi. Odsuń się, odsuń się. To mi się nie podoba. Czekajcie, słuchajcie, weźmy szybko działo. A, miałem jeszcze... Dobra, nieważne.
Bez jaj, nic mu nie zrobiłem? Jezu! Co to właśnie było przed chwilą? Nie mam zielonego pojęcia, uciekajmy. Kurde, znowu teraz on ma te ataki. I patrzcie, kurde, działo kompletnie nie zadziałało. To mnie załamało dosłownie. Popiół ze szpiku, czekajcie. Teraz zaatakujmy. No bez jaj, przecież ja mu nic nie odebrałem tym działem, poważnie. Jezu, ależ mnie teraz uderzył. Uciekaj. Dobra. Ja cię kręcę, ale najbardziej mnie załamało to, że nic z tym działem nie zrobiłem kompletnie. Przecież to są jakieś jaja. I zauważyłem, że już... O kurde, i znowu to! Jest, udało się uniknąć, ale kurde! To jest chyba najgorsze. Żeby go tak znowu... Jezu, uciekaj! Wylecz się. Dobra. Ależ mam emocje znowu, o Jezu, co tu się wyprawia? No! Jejku, co tu się dzieje? Dobra, dobra, dobra. Wycofaj się. Na spokojnie, na spokojnie. Skubany jest silny. Właściwie to jest ona, Ebrieta, córka kosmosu. Nawet nie zwróciłem do tej pory uwagi na to, kim ona jest. Dobra, 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 dobra. Nie, 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 to nie jest dobry plan. Jezu. Wylecz się szybko. Boże! Dawaj, lecz się! No kurde! Tak było blisko pokonania jej, no po prostu ja nie mogę z tą grą, naprawdę. Co tu się wyprawia? O Boże, nie mogę tego przeżyć, no tak było blisko, ja chyba już dosłownie byłem, znaczy ona była już na jakieś 3 uderzenia i bym ją pokonał za pierwszym razem, a tak? No będziemy musieli próbować po raz drugi. No dobra, witam się z wami po cięciu, jak już tam do niej dotrę i mam nadzieję, że teraz ją wreszcie pokonam. Powiem wam tyle, aż mnie nosi, bo naprawdę, kurde, wydawało się, że jest ona już w zasięgu moim, a tutaj proszę, jednak udało jej się, kurde, wykaraskać. No to lecimy. Patrzcie, ona w ogóle jest odwrócona teraz tyłem. Tętnienia wezmę może później, ale kurde, jednak nie, jednak szybko się odwróciła. Dawać ją! Dobra, na starcie coś tam oberwała. Zabieraj tętnienia i uciekamy. No, znowu ta szarża. Ale dobra, teraz przynajmniej jestem bogatszy o wiedzę, jakie ona ma rzeczywiście ataki. Zobaczymy, zobaczymy. Niestety, kurde, zużyłem oczywiście te papiery i teraz będzie mi musiało wystarczyć, że mam te 4 tylko. Dawaj, kurde, teraz pół energii mi odjęło. Znaczy pół zdrowia. Spokojnie. Znowu na bok, okej. Serio, to ja nie mam pojęcia, od czego zależy, że czasem udawało mi się ją... Aj. Znaczy czasem. Raz mi się ją udało jakoś z równowagi wyprowadzić. I to wtedy tak naprawdę mogłem zadać jej największe obrażenia. Dobra. Nie, nie tak, nie tak chciałem, kurde. Jest, udało się. Jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra. Teraz chyba już do tyłu, bo nie ma co ryzykować. No niby jeszcze, kurde. No, dobra, trudno. Jednak, kurde, z papierem pioruna dużo większe obrażenia zadaje. To jest oczywiście truizm, ale... Zdecydowanie... Wow, zdecydowanie warto ten papier pioruna wykorzystywać tutaj. Dlatego róbmy to. No dawaj, atakuj. Niech znowu uderzy głową najlepiej. Głową, czy po prostu się rzuca? Trudno powiedzieć, co to jest. A, i znowu ten atak. Kurde, no ja naprawdę nie mam tutaj czasu. Dobra. Pięknie. No, teraz to były fajne obrażenia. Prawie 2000 zdrowia. Aha, ona teraz przybiera kolejną postać, tak? Jezu! I od razu oczywiście mnie zaatakowała. No dawaj, dawaj! Poważnie! Poważnie! Nie żyjesz, no kurde! No dobra, to czas na podejście trzecie do bossa. Jeszcze zanim tutaj trafiłem, aby znowu zawalczyć, to wróciłem się do Snu Tropiciela po to, żeby
sobie wykupić znowu papiery pioruna, no bo straciłem na tych dwóch dotychczasowych podejściach tych papierów, a jednak one się przydadzą, więc kupiłem bodajże 8 papierów pioruna i przy okazji też 2 papiery ognia, więc dzięki temu mam po 10 każdego papieru. Straciłem trochę punktów wglądu, ale myślę, że to żadna strata. No i co, wchodzimy. Jeszcze tylko zerknę, czy na pewno wszystko jest już gotowe i mam nadzieję, że kurde uda mi się teraz tego bossa w końcu pokonać. Kurde, za pierwszym razem było tak blisko i strasznie żałuję, że mi się wtedy właśnie już nie udało. No ale trudno. Lecimy. On się strasznie szybko obraca tutaj, nawet nie ma co próbować dobiegać chyba za niego. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj była szansa ewentualnie już coś zrobić, ale dobra, na razie poczekajmy. To jest właśnie fajny moment, chociaż... Aj, do tyłu, chociaż lepsze jest jednak, kiedy ja próbuję... Ach, kurde, mało brakowało. Lepsze jest, kiedy ja próbuję zaatakować wtedy, kiedy ta Brietas tak się rzuca na ziemię. Dawaj. Dobra, 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 spokojnie, spokojnie. Lepiej się wyleczę, nie będę tutaj ryzykował. I znowu, kurde, ten moment. Kurde, nie zdążyłem. Trochę powiem wam, że to namierzanie nie funkcjonuje do końca tak, jakbym chciał. To znaczy, jeśli ja namierzam ją w głowę, to później jak chcę ją trafić w tułów, kiedy ona właśnie dobiega do mnie, to jest problem. Ja się wtedy muszę od razu przełączać, bez przycelowania i próbować atakować. Dobra. Coś tam oberwałem, kurde, niestety. I jeszcze raz, papier pioruna. I lecimy. Pewnie znowu zaszarżuję. Okej, ale już przynajmniej to ogarnąłem, jak unikać tej szarży tutaj. Tylko, że problem jest tu taki... Obrywaj. Problem jest tu taki, że ten zwykły atak nie za wiele robi. Proszę, proszę, proszę. Całkiem fajnie się teraz udało odebrać zdrowia. Aj, teraz kurde, źle, nie wyczekałem dobrze. Powiem wam, że spróbuję jeszcze raz w trakcie tej walki użyć działa. W pierwszej walce mi się to nie udało. I teraz sobie pomyślcie, gdyby udało mi się działa użyć w pierwszej walce, kiedy już tak mało zdrowia mu jej zostało, a ona mnie załatwiła, no to wtedy bym ją za pierwszym razem pokonał, a przez to, że coś nie załączyło, kiedy właśnie zaatakowałem działem i nic jej kompletnie nie odebrało, i to dwa razy nawet, no to przez to niestety... Okej. Niestety, ale trzeba było później powtarzać, no i za drugim razem sami widzieliście, że też niestety zginąłem! Dawać ją! Aj, nie trafiłem, spokojnie. Dobra, piorun jeszcze raz i lecimy. Dawaj. Teraz będzie krew. Ale dobrze, że przynajmniej już się wyuczyłem tych jej ataków. Ajajaj. No chyba sobie żarty robicie, że jedną szarżą mnie pokonała. Naprawdę. Ja cię kręcę, no sami widzicie. To jest chyba, kurde, jeden z trudniejszych bossów, z jakimi miałem okazję walczyć przez te właśnie mocarne ataki. Kurde. Ebrietas, córka kosmosu, podejście czwarte. Ja cię kręcę, no. Niby miałem wszystko pod kontrolą, a wystarczyła jedna szarża i odebrała mi praktycznie całą energię. No może nie tak do końca całą, bo wcześniej już odjęła mi trochę zdrowia, ale niewiele, a ta szarża naprawdę... Nie myślałem, że ona jest też tak... zdradziecka. A tutaj proszę, tak mi odjęła od razu zdrowia. Zabieram tętnienia, chociaż to i tak... A, w ogóle jak tutaj przyszedłem, to zapomniałem zebrać tętnienia. A, wtedy, ale to wtedy nie miałem zbyt wiele. Tam zaledwie chyba kilkanaście tysięcy, więc spokojnie. Dobra, dobra, wycofaj się! Jezu. Zablokował mi się przez chwilę bohater, ale dobra. No to lecimy raz jeszcze. Z nową wiedzą, że szarża również potrafi mnie zabić. Szczerze, nie spodziewałem się tego nawet. Po tych dwóch podejściach do tej walki. Wcześniej nie wyglądało na to, żeby szarża była aż tak mocna. No tutaj proszę. Dobra, uderzaj. No, 500 niecałe. Nie za wiele. Coś nie chce teraz mi kompletnie robić tamtego ataku. O, właśnie tego. Akurat, kurczę, musiało mi niestety zrezygnować z pioruna. No, szkoda.
Ale spokojnie! Jezu! Akurat się odwróciłem kamerą i nie widziałem, co się dzieje. No i proszę. Dobra, powiem wam tak. Wezmę... Jezu! Wziąłem sobie dodatkowe 5 kul. Oczywiście straciłem na tym trochę zdrowia. Poświęciłem zdrowie na rzecz właśnie kul. A to dlatego, że chcę zrobić taki myk, aby wystrzelić aż 3 razy zdziała. Jeśli właśnie teraz użyłem sobie zdrowie, żeby zdobyć kulę, teraz wystrzelę i później znowu to samo zrobię, to będę miał w rezultacie w sumie tak naprawdę 30 kul zamiast 20 czy 25. To jest też patent, który mi sprzedaliście w komentarzach ostatnio. W sumie już o tym wcześniej myślałem, ale jakoś tego jeszcze nie wykorzystywałem do tej pory. Dobra. I znowu, prawie połowa energii odebrana. Ale to wciąż jeszcze daleko od zgonu Ebrietas. Okej. Chodź tu. Pokazuję wam absolutnie wszystkie podejścia do bossów, bo myślę, że to jest w tej grze ciekawe. Jezu, nie trafiłem go. A raczej jej. Wkurzające, za długo się atak ładował. No ale dobra, próbujemy raz jeszcze. No kurde, trafiła mnie. Dobra. Dawać jeszcze raz papier pioruna. Ja cię kręcę, ile ja tego papieru stracę, to szok, ale myślę, że warto. No kurde, no bez jaj. Ja cię kręcę, gdy jest wkurzające. No mimo, że zrobię unik, to i tak mnie jeszcze uderzy. Wprawdzie nie tak mocno, jakby mogła centralnym atakiem, no ale jednak. No teraz wreszcie uderz. No, udało się. I teraz będzie druga faza walki już chyba. Dokładnie. Dobra, i ja teraz spróbuję raz jeszcze zaatakować działem. No nie. Znowu będzie ten atak nieszczęsny. Dobra. Dawaj. No kurde, i znowu nie trafiło. Bez przesady, naprawdę. Czemu to nie trafia kompletnie w nią? Jezu, co ona robi? Co ona robi? Ja naprawdę chciałbym trafić tym działem. No, nareszcie, chociaż kurde! Jezu, zaraz zginę, zaraz zginę. Uciekaj. Jejku, naprawdę! Boże, ile zdrowia! Co tu się wyprawia? Nie! Boże, czemu, czemu? Wylecz się, ale to już. Dobra. Jeszcze muszę poświęcić trochę zdrowia, żeby jeszcze jeden strzał oddać ewentualnie. Zdziała. A gdzie tam? Nic to nie odejmuje! No kurde! Mam cię dość! Powaga, powaga! Jeszcze będziesz strzelać z tego! I tak nie wiem, jakim ja cudem, kurde, jeszcze przetrwałem jedno takie uderzenie, ale dobra. No to lecimy raz jeszcze. Co ona teraz robi? Nie mam zielonego pojęcia. Jezu, no naprawdę boję się teraz do niej podbiegać. Ta druga faza jest dużo jeszcze trudniejsza. To jest w tym wszystkim najgorsze. No właśnie, właśnie. Kurde! Lecz się szybciej. Dobra. No okej, nie jest najgorzej. Nie wiem, ja chyba spróbuję po prostu podejść do niej blisko, bo widzę, że stanie z przodu. Kurde, może się średnio sprawdzać. Kurde, teraz był dobry moment, no. Teraz zaatakowałem, trudno się mówi. Dobra. Obrywaj. Jeszcze raz. Tak jest. Trzymać się tutaj. Kurde. Lecz się, no. Uciekaj, uciekaj. Jezu! No nie, no po prostu chyba sobie jaja robicie, no. O Boże, tyle. Ojejku, naprawdę. Musicie mieć niezły ubaw teraz, ale naprawdę to, co się tutaj dzieje w tym odcinku, przechodzi moje najśmielsze oczekiwania. Jeszcze raz próbujemy, co tam? To jest niesamowite, co tu się dzieje. Już nawet odpuszczam sobie w tym momencie zbieranie tętnień krwi, bo to i tak jest nieopłacalne. Dam sobie z tym spokój. Nie wiem, czy próbować ją od razu atakować? Nie, tam. Nie ryzykujmy lepiej. Dobra, lecimy.
I trudno, odcinek będzie w całości złożony tylko i wyłącznie z walk z tą Ebrietas, ale pokażę wam to, pokażę wam każde podejście, bo uważam, że po prostu warto. Że warto, abyście też zobaczyli, że ta gra naprawdę potrafi być bardzo trudna. Bo też już nieraz spotkałem się z opiniami w komentarzach, że ta gra jest zbyt prosta, bo tak rzadko jakoś ginę. Ale to tylko trzeba było poczekać na odpowiednich przeciwników. I tutaj myślę, że mamy właśnie do czynienia z takim bossem, który kurde przynajmniej na tą chwilę może być naprawdę ogromnym wyzwaniem. Tak mi się przynajmniej wydaje, no po tym co tutaj zobaczyłem jak dotąd. No i lećmy, lećmy dalej. Żeby właśnie ona częściej wykonywała te ataki, że się rzuca na mnie, to wtedy naprawdę by mi ułatwiło. To też jest tak naprawdę loteria. O, właśnie to. To jest najlepszy atak, kiedy ja mogę ją uderzyć i kiedy mogę jej zadać największe obrażenia. Patrzcie, w tym momencie ją w ogóle unieruchomiłem na pewien czas. I od razu lepiej. Jeszcze, żeby tak się udało, ale teraz będzie krwią, kurde, pluła. A później znowu, kurde, sobie radzić niestety z tym. Wow! Znowu sobie trzeba będzie radzić z drugą fazą walki. No serio, mogłaby się znowu rzucić tak na mnie. Tylko nie szarżą, tylko właśnie... O, właśnie tym. I uderzamy. Proszę. I proszę. O to chodziło. Jeszcze raz uderz. No! Dawać ją. Uciekamy teraz. Uciekamy, uciekamy! Po prostu pominę to milczeniem. Serio, pominę to milczeniem. Wiecie, co jest z tym wszystkim tutaj teraz najgorsze? Że ja powoli zaczynam powątpiewać, czy dam radę tą Ebrietas pokonać. W tym momencie. Zaczynam sobie myśleć, że to jest, kurde, może boss, z którym powinienem walczyć, nie wiem, później, jak sobie ulepszę moją ochronę przed atakami czy coś. Wiadomo, da się ją pokonać, ale kurde, jest to bardzo trudne. Obecnie nie ulega dla mnie wątpliwości, że to jest najtrudniejszy boss, z jakim miałem jak dotąd do czynienia w tej grze. I nie wiem, myślę, że tutaj będziecie podzielać moje zdanie, bo sami możecie zaobserwować, ale właśnie celowo wam pokazuję wszystkie moje podejścia, żebyście zobaczyli, że ta gra naprawdę potrafi być bardzo trudna, bardzo wymagająca. Chociaż zawsze oczywiście trzeba pamiętać o tym, że na każdego, ale to na każdego bossa jest jakiś sposób. Ja gram tutaj za pierwszym razem i proszę, kurde. Ja gram za pierwszym razem, więc też muszę niejako na żywo odkrywać te sposoby na bossów. Już nawet nie biorę tych tętnień krwi, bo to i tak nie jest opłacalne, a tylko za bardzo się na tym skupiam i później w rezultacie tracę zbyt dużo zdrowia. Dobra. Wycofaj się, wycofaj się. Okej, znowu krew będzie. Tutaj są przede mną te tętnienia, ale właśnie odpuszczę sobie, nie będę tym w ogóle zaprzątał sobie głowy. To i tak mi mało co tutaj te tętnienia odzyska. No chodź tu, chodź tu. Mógłby znowu tak uderzyć, rzucić się na mnie czy coś. Odpuszczam sobie używanie pioruna, przynajmniej na razie. Bo przecież kurde i tak tracę tego mnóstwo, już mnóstwo straciłem tego papieru pioruna. I się zastanawiam tylko, czy było warto, kurczę. Wiadomo, że wtedy są większe obrażenia, jasny gwint. Że wtedy są większe obrażenia, ale z drugiej strony, no, jak giniemy, no to przecież tracimy i te wszystkie papiery, które już użyliśmy. Więc to jest przykra naprawdę sprawa. No dawaj, rzucaj się na mnie, kurde. Chyba muszę być bliżej, żeby ona się rzuciła, no tylko nie szarża, bo to jest najgorsze, chyba coś, czego nie lubię najbardziej. Dobra, atakujemy. Dawać, dawać. Trochę ją, kurczę, zatrzymaliśmy w miejscu. Dobra. Jeszcze raz uderzmy. Ładnie, ładnie, ładnie. Możemy spróbować raz jeszcze. Aj, połowę zdrowia mi odjęło, kurde. Teraz się wyleczę. No i dobra, próbujemy dalej.
Czekajcie, spróbuję może teraz... Jezu! Okej. Kurde, chciałem uderzyć od razu, może niepotrzebnie. No! Aj! Kurde, niestety mnie uderzyło, dobra. Ale trafmy jej może w ten łeb. Czekajcie, niech ona się tylko odwróci. Oby się wreszcie udało to działo wykorzystać. No właśnie! Dobra. Ja muszę teraz uciekać. Nic tutaj kompletnie nie widzę, naprawdę. No ale właśnie, mogę wreszcie działa używać, kurde, chociaż teraz nie wyszło niestety i patrzcie, co tu się dzieje. Po prostu coś niesamowitego. A, kurde, nie mogę użyć działa już. Kurczę, mogłem wykorzystać moje tętnienia, znaczy wykorzystać, poświęcić zdrowia trochę. Ale nie zrobiłem tego, no ale może teraz. Dawaj, jeszcze raz. Tak jest! O mój Boże, ofiara zabita. Wielki kielich Ish. W nagrodę. Ebrieta z Turka Kosmosu. Kielich Ish. Trofea otrzymujemy. No niesamowita, naprawdę po prostu niesamowita walka. Coś niewiarygodnego po prostu, co tutaj się działo. Ożeż, kurde. No teraz tylko pozostaje szarża tropiciela, zadowolenie i co tu dużo mówić. To naprawdę był dla mnie przynajmniej najtrudniejszy boss, z jakim miałem do tej pory w tej grze do czynienia, serio. Odcinek w całości złożony tylko i wyłącznie z tej walki. Dajcie znać, jak wam się to ogólnie podobało, czy chcecie właśnie oglądać takie moje wszystkie podejścia do bossów. Myślę, że będziecie chcieli, bo jednak akurat Bloodborne czy różne części Soulsów to są takie gry, gdzie warto pokazywać te zgony. Bo to po prostu też pokazuje, jak gra jest trudna. No i jak szybko sobie ewentualnie radzimy z danym bossem. No jestem strasznie, ale to strasznie zadowolony z tej walki. Tak jak mówię, w momencie kiedy ja to nagrywam, to nie mam pojęcia, czy wy coś pisaliście mi o tej walce z bossem. Być może jak już będę montował ten odcinek, to będę bogatszy o jakąś tam wiedzę. Bo wtedy dopiero poczytam jakieś ewentualne wasze komentarze. Królowa, postępuj z szacunkiem. Nie rób nic. A patrzcie, tutaj będziemy mogli może coś w przyszłości zrobić. Na razie nie możemy. Ale ciekawe, ciekawe. To mi przypomina w ogóle tego Roma. Może ma trochę większe odnóża, ale... Tak jakby właśnie ta Ebrieta się modliła do tego Roma, czy coś. Trudno powiedzieć. No dobra, wracamy w takim razie do snu tropiciela. Dostałem ponad 30 tysięcy tętnień za wygraną. No to już mniejsza z tym, bo to naprawdę w tym momencie i tak nie jest dużo. Wracamy. O kurczę, jak dobrze wrócić do takiego bezpiecznego miejsca znowu. Oczywiście za wygraną walkę otrzymałem kolejne punkty wglądu i od razu sobie odkupię papiery pioruna, które wykorzystałem. I patrzcie, zużyłem tyle papierów pioruna, ja nie wiem, już nie policzę teraz tego, ale chyba coś koło 14 papierów pioruna zużyłem łącznie na tym bosie, z czego wszystkie i tak niepotrzebnie, bo zginąłem. A teraz jak pokonałem tą Ebrietas, to i tak ją pokonałem bez tego papieru pioruna. Więc tym bardziej jestem zresztą zadowolony dzięki temu, że ją właśnie pokonałem. No ale dobra, ile by tu sobie kupić? Może weźmy ze 4. Też nie za dużo, żeby nie mieć poniżej 10 wglądu, bo wtedy nie będę mógł kupować tutaj nic. A tak to jeszcze, jeśli jest powyżej 10 albo przynajmniej 10, to mogę właśnie coś kupować. Niesamowity odcinek, naprawdę. No mam nadzieję, że wam się podobało. Jak dla mnie to wrażenia były niezapomniane. Jeszcze takich emocji w trakcie walki z bossem w tej grze nie przeżywałem. Co to, to nie. Wzmocnij broń. Nie, no nie za bardzo mamy co wzmacniać. Jeszcze tylko z powrotem zmienię sobie runę, bo chyba wam mówiłem, prawda? Że zmieniałem sobie jeszcze runę na jakiś czas. Konkretnie właśnie to zmniejszenie wszystkich odnoszonych obrażeń, ale szczerze to nawet nie było odczuwalne, bo 4% to naprawdę jest tyle co nic. No ale uznałem, że skoro już walczymy z bossem, to warto zmienić zamiast tego oka, to sobie wziąłem wielkie jezioro. A tutaj runę plus 4 fiolki sobie zostawię i to też. Dobra, myślę, że więcej fiolek i tak nie potrzebuję w tym momencie. Nawet na tym bossie nie zużyłem ich aż tak wiele, jakbym może oczekiwał po poziomie trudności tej walki. Tak więc nie jest naprawdę tragicznie.
No, rozumiem, że nawet teraz nie będę w stanie żadnego punktu. Nie, nie będę mógł nawet nic odblokować, bo mam za mało jeszcze tętnień. No ale dobra, zakończymy sobie w tym momencie i myślę, że w kolejnym odcinku w końcu wykorzystamy sobie to zaproszenie. Czekajcie, gdzie to było? Przywołania z Kanehurst. No właśnie, mamy tutaj nasze zaproszenie do jakiegoś zamku Kanehurst i trzeba udać się do tych rozstajów w Karnerze z Hemwick, gdzie właśnie tam mamy zostać przetransportowani do tego zamku. Takie były moje przypuszczenia, później w komentarzach też mi to potwierdziliście, że tak faktycznie jest i już tam mniej więcej wiem, gdzie się udać. Tak więc tym zajmiemy się, myślę, w kolejnym odcinku i z tego, co mi pisaliście, to jest lokacja opcjonalna. Zresztą podejrzewam, że to, co teraz przechodziliśmy, tą Ebrietas i wcześniej jeszcze jednego bossa, to też pewnie była lokacja opcjonalna, bo w sumie nie musieliśmy tam chyba się udawać, żeby zakończyć fabułę. No dobra, pełen emocji, żegnam się w takim razie z wami. Koniecznie, ale to koniecznie, nie zapomnijcie o zostawieniu kciuka w górę, jeśli wam się podobało. No i piszcie też komentarze, bo jestem bardzo ciekaw, jakie są wasze wrażenia po tym odcinku. No i też jeśli graliście w Bloodborne, to napiszcie, czy wy też męczyliście się z tą Ebrietas, bo jestem właśnie ciekaw, czy ten boss rzeczywiście był tak trudny, jak tutaj mi wyglądał, czy może za bardzo się do niego czasem nie pospieszyłem. Do usłyszenia jeszcze raz w następnym odcinku. Cześć!